Goście z niepokojem spoglądali na zegarki. Rejestracja ślubu była ustawiona na 11 rano. Była już 10:45, a panna młoda wciąż nie przyjechała, jej telefon nie odpowiadał. A pan młody, przystojny blondyn, chodził irytująco tam i z powrotem przed Urzędem Stanu Cywilnego, nie wiedząc, co myśleć. Angelina zachowywała się ostatnio dziwnie. Kilka miesięcy przed ślubem nagle ogłosiła, że musi wyjechać z kraju w ważnych i pilnych sprawach. Ale obiecała, że wróci na ślub. Dzwonili do siebie regularnie, wszystko było w porządku. Ale co stało się teraz? Gdzie ona jest? Dlaczego nie odbiera? Czy w ogóle pamięta, że dzisiaj wychodzi za mąż? Pan młody miał na imię Andrzej. Wiązał z tym małżeństwem wielkie nadzieje. Angelina była zamożną panną młodą i fortuna była ciekawostką dla jego ambitnych planów. Jak sprytnie uwiódł tę upartą dziewczynę. Jakie pochlebne przemowy wlewał w jej uszy, jakie pieśni o wiecznej miłości śpiewał. A potem, gdy zwycięstwo miał już prawie w kieszeni, panna młoda zniknęła. Andrzej nie kochał Angelini, nigdy nie kochał, nawet nie próbował. Ale to nie miało znaczenia. Potrzebował tego małżeństwa i był gotów posunąć się do wszystkiego. Praktycznie na wszystko. 10:50 telefon Angelini wciąż nie działał. Za chwilę mieli zostać zaproszeni na salę weselną. Nagle Andrzejowi wydało się, że widzi w tłumie znajomą twarz. To nie mogło być to. Przyjrzał się dokładniej. To była Sylwia, jego ulubiona dziewczyna. Ta, którą ukrywał przed wszystkimi, a zwłaszcza przed narzeczoną. Skąd ona się tu wzięła? Co się dzieje? Czy nieobecność Angelini ma coś wspólnego z jej pojawieniem się? Andrzejowi zrobiło się zimno. Zbyt wiele postawił na szali i nie miał zamiaru się wycofać. Tłocząc zdecydowanie gości, ruszył w stronę Sylwii. Ze złością, chwytając dziewczynę za ramię i odciągając na bok, syknął gniewnie: co ty tu robisz? Po co tu przyszłaś? Myślałem, że się umówiliśmy. Angelina nie może wiedzieć o twoim istnieniu. Sylwia uśmiechnęła się. Nie masz pojęcia, kochanie? Odpowiedziała. Andrzej zmarszczył brwi. Czego mam się domyślać? Nie możesz mi powiedzieć wprost. Po co te wszystkie tajemnice i szpiegowskie gierki? Chłopak był zły, zdenerwowany i nie panował nad emocjami. Sylwia natomiast była całkowicie spokojna. Och, to długa historia. Delikatnie się uśmiechnęła. Ale dobrze, opowiem ci ją teraz. Angelina od dziecka nienawidziła powiedzenia: nie rodzić się pięknym, ale rodzić się szczęśliwym. Co za idiota to wymyślił? To piękni mieli łatwiejsze i prostsze życie na tym świecie. Jeśli nie byłeś piękny, twoje szanse na szczęście były zerowe. Sama Angelina nigdy nie była bardziej niż piękna, dokuczano jej. Długi nos, bezbarwne rzęsy i brwi, małe oczy o nieciekawym szarym kolorze, krzywe zęby. W sumie jakiś roślinny strach na wróble, śmieszny i niedorzeczny. Najbardziej irytujące było to, że matka Angelini była prawdziwą pięknością. Była kobietą, od której mężczyźni odwracali wzrok. Co najmniej tuzin młodzieńców walczyło o jej rękę i serce. A tata Angelini był tym, którego wybrała. Niedorzeczny, zabawny, wścibski i z wielkimi uszami. Angelina okazała się taka jak on. Czy to nie kpina z losu? Dlaczego nie urodziła się taka jak jej matka? Dlaczego geny jej ojca były silniejsze? Sam tata nie cierpiał zbytnio z powodu swojego wyglądu. Wygląd to nie wszystko dla mężczyzny. Mawiał. No tak, ale w takim razie dlaczego Angelina miała takiego pecha? Przecież jest dziewczyną. Tata miał też coś, co powszechnie nazywa się charyzmą. Ludzie autentycznie do niego lgnęli, uwielbiali go za jego wyluzowaną naturę i wspaniałe poczucie humoru. Poza tym doskonale grał na gitarze i komponował utalentowane wiersze,
które sam zręcznie recytował. Zdobył tym serce swojej matki. Angelina natomiast nie odziedziczyła uroku po ojcu. Dlaczego miałaby kłamać? Urodziła się z niefortunnym wyglądem. Pewnego dnia usłyszała, jak babcia mówi do matki w kuchni: Angelina jest brzydka, będzie jej bardzo trudno znaleźć męża. Co ty mówisz? Mama natychmiast wykrzyknęła: tak się nie mówi o własnej wnuczce. Mówię prawdę. Może oczywiście z wiekiem będzie lepiej. Westchnęła, ale nie brzmiało to zbyt pewnie. Angelina płakała cicho w swoim łóżku przez całą noc, naciągając koc na głowę, aby stłumić szloch. Choć miała zaledwie 4 lata, była już przekonana o słuszności słów babci. W przedszkolu chłopcy bardzo niechętnie się z nią przyjaźnili. Dziewczynki gromadziły się razem, szeptały i demonstracyjnie milczały, gdy Angelina nieśmiało do nich podchodziła. Pytała nieśmiało. Czasami miała szczęście i dziewczyny zgadzały się protekcjonalnie. Ale przez większość czasu marszczyły nosy w niezadowoleniu. Bawiłyśmy się w księżniczki. Amelia wyjaśniła jej. Ładna blondynka o twarzy lalki i czystych niebieskich oczach. Księżniczki, same piękności. A ty się do nas nie nadajesz, bo nie jesteś ładna. Ale jeśli chcesz, możesz zostać pokojówką. Dziewczynki również od czasu do czasu łaskawie przyjmowały ją do swojego towarzystwa. Do zabawy wchowanego. Tam nie trzeba było być ładnym, ale Angelina nadal chciała mieć prawdziwego przyjaciela. Pewnego dnia nauczycielka czytała dzieciom na głos bajkę o czerwonym kapturku. Przy zdaniu: babciu, dlaczego masz takie duże uszy? Wszystkie dzieci zachichotały i zaczęły wytykać Angelinę palcami, wskazując na jej wystające uszy. Dziewczynka wpadła w złość i z całej siły uderzyła głównego szyderce, Izydora. Kpiarz ryknął, dzieci krzyknęły zgodnie, nauczycielka zrzędziła i odstawiła Angelinę na godzinę do kąta. Kiedy Izydora miała już wielkiego guza na czole, nauczycielka poskarżyła się matce Angelini na zachowanie córki. Wściekły rodzic ofiary stał obok niej, płonąc słusznym gniewem. To jakiś młodociany przestępca, gangster. Powiedziała z oburzeniem. Czy ty w ogóle nie dbasz o wychowanie swojego dziecka? Jak możesz być tak okrutny dla swoich przyjaciół? Izydor nie jest moim przyjacielem. Ze złością odparła Angelina, bez żadnych wyrzutów sumienia. Cały czas mnie wyzywa. Co z tego, że mam duże uszy? Ale wciąż sykę w spodnie i nie potrafi policzyć do 10, przepraszam, mamrotała moja matka. Porozmawiam z nią w domu. Tak, zrób mi przysługę, porozmawiaj z nią. Mama Izydora zacisnęła usta w cienką linię, wyzywająco odwróciła się i zaczęła ubierać syna. Próba przemówienia Angelinie do rozsądku spełzła jednak na niczym. Dziewczynki powinny być opanowane i nie wdawać się w bójki. Przy kolacji matka zaczęła mówić, ale Angelina tylko podkrążyła oczy ze zdziwienia w odpowiedzi na tę ripostę. Dlaczego, jeśli zostanę zraniona i wyśmiana, nie będę tolerować? I ma rację, wtrącił się tata. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby. Trzeba umieć stanąć w swojej obronie. Wyrośniesz z tego dzieciaka. Osądnie westchnęła babcia. Cóż z tego, skoro Angelina i tak nie wyrosła na księżniczkę, westchnęła również mama. Niech ci będzie, mała rozbójniczko. Ale Angelina chciała być księżniczką, naprawdę chciała. Marzyła też o tym, by grać w przedszkolnych porankach Śnieżną Pannę albo Malwinę. Tak samo, jakby przypadkiem, w przydziale ról, zawsze dostawała Babę Jagę, bagienną Kikimorę albo czarownicę. Mama kiedyś zapytała nauczycielkę, dlaczego jej córka zawsze gra jakieś stare baby i upiorne stwory. No, przepraszam, oczywiście odpowiedziała nauczycielka. Ale pani córka wcale nie wygląda jak księżniczka. Pani rozumie, musi pani zrozumieć. Rozumiem tylko jedno, powiedziała zimno jej matka. To głupie oceniać czyjeś zdolności aktorskie na podstawie wyglądu.
To nie konkurs piękności, tylko program dla dzieci. Oczywiście, mogłabym dać twojej Angelinie rolę karewny, powiedziała protekcjonalnie przedszkolanka. Ale to tylko rozśmieszy dzieci i rodziców. Pomyślcie sami. Matka splunęła i wyszła. W wieku 5 lat Angelina nauczyła się czytać. Na domiar złego pogorszył jej się wzrok. Musiała nosić okulary, co dodatkowo ośmieszało ją wśród rówieśników. Chłopcy w ogrodzie dokuczali jej. Angelina dzielnie odpierała szyderstwa, wymyślając co rusz coś mądrego i dowcipnego. I oczywiście łobuzy biegły na skargę, a Angelina cały czas wyglądała jak chamska i niegrzeczna osoba. W porządku, pocieszał ją tata. Kiedy pójdziesz do szkoły, poczujesz się lepiej. Ale tak się nie stało. Szyderstwa, drwiny, bolesne przezwiska trwały w szkole. Angelina przyszła na swój pierwszy dzień w szkole wystrojona, z wielkimi białymi kokardami i bukietem kwiatów. Nowo upieczeni pierwszoklasiści skulili się w pobliżu nauczyciela i nieśmiało spojrzeli na swoich rodziców, którzy stali nieco z boku. Angelina uśmiechała się do wszystkich, mając nadzieję na nawiązanie znajomości. Ale nikt nie chciał jej poznać, a tym bardziej zostać jej przyjacielem. Nawet w klasie, gdy wszyscy usiedli przy swoich ławkach, nikt nie chciał siedzieć razem z Angeliną. Nauczycielka posadziła obok niego Stanisława, z którym nikt nie chciał siedzieć, bo był najmniejszy w klasie. Tak w jej życiu pojawił się przyjaciel. Pierwszy, jak się okazało, jedyny prawdziwy przyjaciel. Łatwiej było przyjaźnić się tylko we dwójkę przeciwko sobie. Razem odpierały szyderstwa i dumnie ignorowały obraźliwe przezwiska. Angelina nazywana była strachem na wróble lub straszką, a Stanisław robalem i krasnałem ze względu na swój niewielki wzrost. Urośniesz i staniesz się duży, wysoki jak drzewo. A może nigdy nie urosnę? Może pozostanę mały. Ze strachem zapytał mały, wesoły Stanisław. Urośniesz, przytaknęła z przekonaniem Angelina. A potem rozmarzona westchnęła, ja jak urosnę, to zrobię sobie operację plastyczną. Dlaczego? Stanisław był szczerze zaskoczony. Żeby być piękną, oczywiście. Szczerze wyjaśniła Angelina. Co tu jest do rozumienia? Jesteś piękna taka, jaka jesteś, powiedziała Romka. Mówisz tak, bo się przyjaźnimy. Smutno, powiedziała dziewczyna. Ale ja wiem, że nie jesteśmy. Nie da się żyć z takimi uszami, takimi zębami i takim nosem. Stanisław spojrzał na nią uważnie i wzruszył ramionami. Normalne uszy, nos, każdy ma taki sam. Angelina nawet trochę się obraziła. Ty nic nie rozumiesz z kobiecej urody. I wtedy nagle życie odwróciło się do niej w nieoczekiwany sposób. W klasie muzycznej dziewczyna nagle miała talent do śpiewania. Miała piękny, melodyjny głos. Angelina natychmiast stała się u swojego nauczyciela muzyki, który nieustannie zaczął dawać jej główne role w chórze, aby umieścić ją w środku na szkolnych koncertach i imprezach. Posłuchaj. Jej rodzice zaczęli się trochę denerwować. Dlaczego zawsze masz tę dziwną dziewczynę na pierwszym planie? Byłoby o wiele przyjemniej patrzeć na ładniejsze twarze. Twoje ładne buzie nie mają ucha ani głosu. Brutalnie odcięta raz przez nauczyciela. Nigdy nie była ceremonialna w doborze wyrażeń. A ta dziewczyna, diament, samorodek. Lekką ręką Angelina zaczęła brać udział w miejskich konkursach i zdobywać nagrody. Macie bardzo utalentowaną dziewczynkę, powiedziała rodzicom nauczycielka muzyki. Jeśli nie pozwolicie jej odejść, czeka ją wspaniała przyszłość. Postanowiono więc wysłać Angelinę do szkoły muzycznej, na wydział chóru i wokalu. Jest mało prawdopodobne, że w przyszłości zostanie piosenkarką, wzruszyła ramionami jej matka. Ale jeśli jest dobra i jej się to podoba, to czemu nie? Lata mijały, Angelina dorastała. Zdobywała kolejne dyplomy i nagrody za śpiew. Ale jej wygląd zewnętrzny się nie zmienił.
a dokładniej, jak jej się wydawało, stała się jeszcze bardziej nieatrakcyjna. Na domiar złego dostała aparat na zęby, a miała już skończone 16 lat. Już chciała, żeby chłopcy ją lubili, chciała złapać ich podziw. Ale do tej pory cały podziw i komplementy trafiały do jej kolegów z klasy. Co do Angelini, chłopcy patrzyli na nią obojętnym wzrokiem, absolutnie nie dostrzegając w niej dziewczyny. Tylko wierny Stanisław był zawsze przy niej. Nie był już tak małostkowy jak wcześniej. Po 8 klasie nagle wyrósł na wysokiego, przystojnego chłopaka. Te metamorfozy od razu wzbudziły szczere zainteresowanie koleżanek z klasy, które wcześniej nie zwracały na Stanisława uwagi. Teraz nieustannie z nim flirtowali, wrzucali karteczki do plecaka, zapraszali na wspólny spacer po szkole, zostawiali swój numer telefonu. Stanisław tylko się uśmiechał, gdy opowiadał o tym Angelinie. Oczywiście nie miał zamiaru umawiać się z żadną z nich. Ale dlaczego? Zastanawiała się pewnego dnia. Jeśli któraś z nich naprawdę ci się podoba, możesz się z nią umówić. Nie o się, szczerze. Jesteśmy przyjaciółmi i chcę, żebyś była szczęśliwa. Stanisław odwrócił wzrok i mruknął niechętnie, żadna mi się nie podoba. W ogóle nikogo? Wyjaśniła z powątpiewaniem. Potrząsnął przecząco głową. Dziwny jesteś, prychnęła Angelina, ale nie rozwodziła się nad tym tematem. Sama spojrzała na Iwana z równoległej klasy. Ale on oczywiście nie zwrócił na nią uwagi. I tak miał mnóstwo wielbicielek. Angelina wiązała wielkie nadzieje ze szkolną imprezą sylwestrową. Miała zaśpiewać ze sceny piosenkę o płatkach śniegu i była w tym wyjątkowo dobra. Co jeśli Iwan posłucha jej śpiewu i w końcu ją zobaczy? Co jeśli poprosi ją do tańca? A jeśli poprosi ją, by odprowadziła go do domu po wieczorze? Te słodkie nadzieje i marzenia rozgrzewały jej duszę. Niemal po raz pierwszy w życiu Angelina martwiła się o swój wygląd. Poprosiła rodziców o nowe buty i sukienkę. Absolutnie piękną, uroczą, godną prawdziwej księżniczki. Matka podarowała jej również srebrny naszyjnik, który pasował do sukienki. W końcu nadszedł ten upragniony dzień. Skrupulatnie kręcąc się przed lustrem, Angelina najpierw podniosła włosy, a następnie zdecydowała się je rozpuścić. W ten sposób przynajmniej jej rozkłuszowane uszy nie rzucały się w oczy. No i jeszcze te głupie okulary. Angelina westchnęła z frustracją. Próbowała nosić soczewki, ale nie czuła się z nimi zbyt komfortowo. Zdjęła okulary i została zdezorientowana. Świat wokół niej natychmiast stał się zamarzany. Wyglądało to tak, jakby patrzyła przez mokrą od deszczu szybę. Nie mogła zrobić kroku bez okularów. Angelina niechętnie założyła je z powrotem. Najpierw był program koncertowy, potem dyskoteka. Wiele dzieci było szczerze znudzonych podczas koncertu, marniejąc w oczekiwaniu na taniec. Ale nie można było wyjść. Nauczyciele i dyrektorka osobiście to nadzorowali. Angelina stała za kulisami, próbując uspokoić swoje podekscytowanie. Ile występów miała już w swoim życiu? Zarówno na szkolnej scenie, jak i na scenach miejskich, w małych pałacach kultury i ogromnych salach koncertowych. Ale nigdy wcześniej nie była tak zdenerwowana jak dzisiaj. Po raz pierwszy w życiu miała śpiewać nie dla siebie czy abstrakcyjnej publiczności, ale dla konkretnej osoby na widowni. I tą osobą był Iwan. W końcu, po tańcu, przyszła kolej na jej występ. Ze sceny uroczyście ogłoszono, a teraz Angelina wykona dla was piosenkę z filmu Magiki. Angelina usłyszała, jak inni uczestnicy szkolnego koncertu rozmawiają obok niej, co to był za film, widziałaś? Nie wiem, to musi być coś starego. Angelina zawsze wybiera jakieś bzdury do wykonania. Angelina próbowała to zignorować. A raczej udawała, że w ogóle nie słyszy tego obraźliwego szeptu. Nie obchodziło jej, co ludzie o niej mówią i myślą. Śpiewała dla Iwana i tylko dla niego.
Tym razem Angelina dała z siebie wszystko. Śpiewała nie tylko głosem, ale sercem, duszą, uczuciami i emocjami. A wszystko to było marzeniem, presją, make a wish. Angelina marzyła teraz tylko o jednym, żeby Iwan zwrócił na nią uwagę, żeby usłyszał jej śpiew i żeby natychmiast się w niej zakochał. Zaśpiewała i poczuła, że jej się udało. Jej głos płynął z łatwością, jak kryształowy potok. Jak srebrny dzwon, a publiczność to czuła. Wszystkie ich oczy były skierowane na scenę. O dziwo, kiedy Angelina śpiewała, nie czuła się już brzydka. Brzydkie kaczątko zniknęło. Zamiast niego na scenie królował piękny biały łabędź. Nie było oklapniętych uszu, długiego nosa, okularów ani aparatu ortodontycznego. Była tylko utalentowana piosenkarka i jej piękny głos. Kiedy Angelina skończyła śpiewać i odłożyła mikrofon na ladę, sala dosłownie eksplodowała brawami. Ogłuszyli ją, a Angelina uśmiechnęła się z wdzięcznością, przykładając dłonie do serca. Ciekawe, czy Iwanowi się podobało. Po koncercie wreszcie rozpoczęła się długo wyczekiwana dyskoteka. Angelina stała podekscytowana pod ścianą, próbując znaleźć w tłumie tego, którego tak bardzo pragnęła. Iwana nigdzie nie było widać, ale nie traciła nadziei. W tym czasie zaczęła grać wolna piosenka. Wielu chłopców i dziewcząt odeszło nieśmiało, by podeprzeć ścianę. Ale niektórzy zostali, by tańczyć. Pary już się formowały, kołysząc się delikatnie w rytm powolnej melodii. Angelina rozejrzała się zdezorientowana. Nadzieja w jej sercu stopniowo gasła. W tym momencie zobaczyła wiernego Romka, który przedzierał się przez tłum w jej stronę. "Witaj, Angelino!" powiedział do niej. "Zatańczymy?" Angelina spojrzała na niego zaskoczona. Stanisław nigdy wcześniej nie proponował jej takiego formatu. Było to dla niej nawet dziwne i trochę zabawne wyobrażać sobie siebie tańczącą ze starym przyjacielem. Angelina potrząsnęła głową i westchnęła: "Wybacz, Stanisław, nie jestem w nastroju." I w tym momencie dostrzegła wśród nastolatków znajomą twarz Iwana. Nie tańczył, ale pewnie kroczył po parkiecie między tańczącymi parami i wyraźnie kogoś szukał. Angelina spięła się i zamarła, bojąc się nawet oddychać. Czy to naprawdę? To było niemożliwe do uwierzenia, to nie mogło być możliwe. A jeśli naprawdę jej szukał? Iwan podchodził coraz bliżej. Angelina miała wrażenie, że serce zaraz wyskoczy jej z piersi. Kiedy był dosłownie kilka metrów od Angelini, w końcu ją zobaczył. Wręcz przeciwnie, uniosła podbródek i bez strachu spojrzała mu prosto w oczy. Nie było już żadnych wątpliwości, Iwan szedł po nią. O mój Boże, czy on chciał mnie poprosić do tańca? Spanikowała, pomyślała. To, co kiedyś wydawało jej się najbardziej pożądaną rzeczą na świecie, teraz strasznie ją przerażało. W ogóle nie umiała tańczyć. A jeśli się potknie i tupnie nogą? Cześć, powiedział Iwan, podchodząc do niej. Ty jesteś Angelina? Tak przytaknęła, starając się nie uśmiechnąć. Zaśpiewałaś naprawdę dobrze. Klatka piersiowa Angelini wybuchła fontanną tryskającego szczęścia. Dziękuję. Ponownie z godnością skinęła głową, starając się nie piszczeć w głosie z podniecenia, które ją ogarnęło. Zaprosi, teraz zaprosi mnie. Zabolało ją w skroniach. Bardzo mi się podobało, dodał, patrząc na nią z zaciekawieniem. A piosenka jest taka fajna. Angelina ponownie skinęła głową. Tak, była fajna. Wahał się, czy poprosić ją do tańca. Czy był zakłopotany, czy bał się, że odmówi? A może to był Stanisław, który chodził dookoła? Angelina po raz pierwszy w życiu była zła na swojego najlepszego przyjaciela. Tutaj chodzi jak jej ochroniarz, odstraszając wszystkich facetów. Wtedy podbiegł do nich jakiś chłopak z równoległej klasy. Angelina zapomniała jego imienia. Iwan, cześć, klepnął go w ramię.
A ja myślałem, że jesteś na parkiecie, dlaczego nie tańczysz? Angelina zamarła. Teraz miał zamiar ją zapytać, właśnie teraz. Ale zamiast tego wydarzyła się przerażająca rzecz. Iwan jeszcze raz spojrzał na Angelinę, odwrócił obojętnie wzrok i spojrzał na kolegę z klasy. Niechętnie odpowiedział leniwie. A z kim tu było tańczyć? Przecież nie ma już normalnych dziewczyn. Nie zwracając uwagi na Angelinę, Iwan i jego kolega odeszli, nawet się nie żegnając. Policzki Angelini natychmiast zalały się krwią. Nigdy w życiu nie czuła się tak zhańbiona. Tak jak powiedział, nie ma już normalnych dziewczyn, wszystkie są odrażające? To znaczy, ona nie jest normalna, ona jest przerażająca. To nawet obrzydliwe prosić ją do tańca. Angelina poczuła mrowienie w nosie. To ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebowała, to płakać przy wszystkich. Ale kto jeszcze? Nikt się nią nie przejmował, poza Stanisławem, który wciąż stał obok i patrzył na nią ze współczuciem, jakby wszystko rozumiał. To współczucie nagle rozzłościło Angelinę. Zatańczymy, Angelino? Niechętnie zaproponował Stanisław. Dlaczego? Zapytała nerwowo, próbując powstrzymać łzy. Z litości? Nie lituj się nade mną, ani mi się waż. Oczy Stanisława rozszerzyły się ze zdziwienia. Dlaczego z litości? Naprawdę chciałbym z tobą zatańczyć. Dlaczego? Angelina krzyknęła niemal z rozpaczą. Dlaczego chcesz ze mną tańczyć? Nie widzisz, że nie ma już normalnych dziewczyn? Chcesz tańczyć ze skromnym, nędznym, bezwartościowym dziwakiem? Twarz Stanisława spoważniała. Nigdy nie myślałem, że jesteś brzydka. Angelina zaszlochała. Nie pocieszaj mnie, nie jestem już głupia, ty mała prygysz gel. Doskonale rozumiem. Chłopcy nie lubią dziewczyn takich jak ja. Co więcej, ludzie tacy jak ja są wyśmiewani przez innych. Tak jest, jeśli ludzie wokół ciebie są idiotami. Powiedział ostro Stanisław. Nie wiesz, ile jesteś warta, jesteś prawdziwą pięknością. Wtedy Angelina nie wytrzymała i rozpłakała się. Piękna? Przestań się ze mnie naśmiewać. Nie sądziłam, że jesteś taki okrutny. Stanisław był kompletnie zdezorientowany i niepewnym krokiem podszedł do niej, niezręcznie ją przytulił i przycisnął jej głowę do swojej klatki piersiowej. Angelino, czy ja się z ciebie nabijam? Zawsze mówię ci tylko prawdę. Naprawdę myślę, że ty. Nie zdążył dokończyć. Zostali otoczeni przez swoich kolegów z klasy zainteresowanych sceną. Ktoś powiedział. Co tu się dzieje? Czy Stanisław naprawdę ma słabość do Angelini? Kto by pomyślał? Spójrz, przytulają się do siebie na widoku i nawet się nie wstydzą. Podchwycił to inny głos z tłumu. Masz dziwny gust, Stanisławie. Cecylia, pierwsza piękność w ich klasie, szarpnęła ją za ramiona. Nie mogłeś wybrać ładniejszej? Nie mogłam dłużej tego znieść. Szlochając konwulsyjnie, Angelina wyrwała się z uścisku Stanisława, odepchnęła go i pospiesznie opuściła salę. Od tej pory skończyła ze szkolnymi dyskotekami i nigdy już nie została na potańcówce. Z Romą po tym incydencie jakoś się od siebie oddalili. Nie kłócili się, ale nadal byli dziwnie zmieszani i zawstydzeni sobą nawzajem. Nie czuli się już tak swobodnie jak wcześniej. Śpiew wciąż był jedynym ujściem w ich młodzieńczym życiu. Zanurzyła się w śpiewie, w konkursach, koncertach i występach. Po szkole planowała zapisać się do odpowiedniej instytucji, aby kontynuować edukację muzyczną. Jej matka i babcia oczywiście westchnęły cicho. Śpiewanie, oczywiście, jest dobre, Angelino. Ale tylko jako hobby. Jeśli zrobisz z tego swoje powołanie, to kim będziesz? Nauczycielką muzyki w szkole? Jedną z solistek chóru, której głos nie będzie się różnił od innych?
Więc pomysł, żebym miała udaną solową karierę wokalną, nie jest czymś, co nawet bierzesz pod uwagę? Wyjaśniła Angelina z ironią. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Moja mama i babcia spojrzały na siebie bezradnie. Wierzymy w ciebie i oczywiście, że wierzymy, powiedziała babcia. Ale nie zrozum nas źle, jak na karierę solową masz, spójrzmy prawdzie w oczy, niecodzienny wygląd. Angelina zaśmiała się nerwowo. Dziękuję za szczerość, babciu. Mogłaś mi powiedzieć wprost, że jestem trochę pyskata. Tata zdecydowanie wtrącił się do rozpoczętej dyskusji. Dość tego, powiedział ze złością. Śpiew to jej radość, jej szczęście, jej sens życia. Byłoby okrucieństwem odebrać to Angelinie i wysłać ją na studia, by została nudnym ekonomistą. To jej życie, jej przyszłość, jej decyzja. Dziękuję, tato. Z wdzięcznością wyszeptała Angelina. Pytanie o jej przyszłość w rodzinie nie pojawiło się ponownie. Rodzina przyjęła jej wybór za pewnik. Czas mijał niepostrzeżenie. Zakończenie szkoły dobiegło końca, a dzieci stanęły na progu nowej, ekscytującej dorosłości. Stanisław kilka razy próbował zagadać do Angeliny podczas studniówki, ale ona sprytnie unikała rozmowy. Niczego nie chciała. Żadnych wspomnień o jej wstydzie, żadnej litości. Zapomnę licealne lata jak zły sen, pomyślała Angelina. Jedyną osobą, za którą będę naprawdę tęsknić, jest Pelagia, nauczycielka muzyki, dzięki której zaczęłam swoją przygodę z muzyką. Pelagia była bardzo dumna z sukcesu swojej podopiecznej. Chociaż w liceum nie było już lekcji muzyki, ona i Angelina pozostały przyjaciółkami. Nieraz dziewczyna podbiegała do niej w klasie podczas przerwy, aby podzielić się najnowszymi wiadomościami i po prostu porozmawiać. Czeka cię wspaniała muzyczna przyszłość, moja dziewczyno. Nauczycielka mówiła z przekonaniem. Wierzę w ciebie. I jak się okazało, miała rację. Nauka w szkole była trudna, ale bogata i interesująca. Angelina zanurzyła się w nowe życie, w nowy świat. Starała się nie myśleć o przeszłości. Ani o drwinach w przedszkolu i szkole, ani o Iwanie, ani nawet o Stanisławie. Sama nie wiedziała, dlaczego unika dawnego przyjaciela, przecież nie wyrządził jej żadnej krzywdy. Ale chyba kojarzył jej się z czymś, o czym chciała jak najszybciej zapomnieć. Stanisław w pierwszych miesiącach po maturze wciąż próbował do niej dzwonić, przychodził na jej podwórko. Angelina zachowywała jednak chłód i dystans. W końcu chłopak chyba zrozumiał, że ona nie chce kontynuować ich znajomości i zniknął. Czasami oczywiście Angelina tęskniła za ich beztroską rozrywką. Jak biegali do kina i parku rozrywki, jak kupowali lody dla dwojga, jak siadali na brzegu fontanny, zanurzając bose stopy w chłodnej wodzie. Ale Angelina wyrzuciła te wspomnienia ze swojego umysłu. Nie potrzebowała żadnych uczuć i emocji, żadnych przywiązań. Żadna przyjaźń, żadna miłość, nic jej już nie interesowało. Tylko muzyka, tylko jej kariera. Oczywiście nie wszyscy w szkole byli tacy jak ona. Dziewczyny zakochiwały się namiętnie, chodziły na randki, opuszczały zajęcia, zrywały, skandalizowały, płakały, zakochiwały się ponownie. Namiętność wrzała wokół Angelini. Ale ona zdawała się niczego nie zauważać. Nie przejmowała się tymi bzdurami. Przynajmniej nikt jej nie przyzywał ani nie dokuczał, jak w szkole. Dzięki za to. Talent to wspaniała rzecz, chroni ludzi na swój sposób. Wkrótce Angelina stała się tematem rozmów w szkole. Dziewczyna z głosem jak srebrny dzwon. Nauczyciele mówili o niej, ale wokalni uczniowie wzdychali z zazdrością i podziwem. Nie chciałabyś spróbować swoich sił w programie telewizyjnym? Angelina została pewnego dnia zapytana przez swoją koleżankę z klasy Elizę. Na pewno od razu staniesz się sławna. Angelina zaśmiała się szyderczo. Wyobrażasz sobie szok mentorów, kiedy odwrócą się i zobaczą moją twarz. Nie, dziękuję. Eliza rzuciła jej kpiące spojrzenie.
chyba się nie doceniasz. Zmień te głupie, staromodne okulary na szkła kontaktowe, zrób sobie fantazyjną fryzurę i pofarbuj włosy. I szybko zdejmij aparat ortodontyczny, sama tak mówiłaś. Nie będziesz nawet rozpoznawalna. Angelina skinęła szyderczo głową. Zawsze można mnie rozpoznać po dużych uszach i nosie. Nie powinnaś, Eliza potrząsnęła głową. Jeśli chcesz, przyjdź kiedyś do mnie, to cię wymyślę. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. A jeśli ci się spodoba? Nie, Angelina potrząsnęła uparcie głową. Nie chcę, nie, dziękuję. Eliza rzuciła jej oceniające spojrzenie. Tak jakbyś po prostu bała się obudzić swoją kobiecość. Boisz się poczuć atrakcyjna. Boisz się po pauzie, przyznała szczerze Angelina. Boję się, że tej najbardziej rozbudzonej kobiecości nikt nie będzie chciał. To zbyt bolesne, wiesz? Wiedzieć, że nie jest się potrzebnym i interesującym. Ja już tego nie chcę, nigdy. To nie dla mnie. Eliza tylko westchnęła smutno. Naprawdę chciałam pomóc. Jak chcesz. Lata bycia uczniem dobiegały końca. Przed otrzymaniem dyplomów absolwenci szkoły zorganizowali wielki, muzyczny koncert. Niektórzy śpiewali, inni grali na instrumentach. Gwiazdą wieczoru była oczywiście Angelina. Dostała najgłośniejsze brawa i najwięcej kwiatów. Nauczyciele nazwali ją dumą tej klasy i całej szkoły. Ale najbardziej niesamowita rzecz wydarzyła się później. Kiedy Angelina, ściskając bukiet kwiatów na piersi, szła już w kierunku wyjścia, drogę zagrodził jej starszy pan. Wyglądał na obcokrajowca, śniady, kędzierzawy, czarnooki i bardzo aktywny, jak chłopiec, pomimo swojego wieku. Wyglądał na co najmniej 60 lat. Dobry wieczór, powiedział, całując ją żarliwie w rękę. Angelina, oszołomiona, prawie upuściła wszystkie swoje kwiaty. Dobry wieczór, mruknęła niezręcznie, trzymając bukiety w jednej ręce, podczas gdy nieznajomy nadal trzymał w dłoniach drugą. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Valentino. Moim zadaniem jest wyszukiwanie nowych talentów. Twój głos jest niesamowity, cudowny, niesamowity. Angelina nagle poczuła zawroty głowy. Jesteś Włochem? Zapytała z niedowierzaniem. Tak, przytaknął. Oczywiście, że jestem. Ale tak dobrze mówisz po polsku. Ponieważ wielu moich klientów, piosenkarzy i piosenkarek pochodzi z Polski. Angelina ponownie zapytała, nie rozumiejąc. O, widzę, że jesteś zmęczona trzymaniem tego ogromnego bukietu kwiatów. Napijmy się kawy gdzieś w pobliżu i opowiem ci o mojej pracy? Ale dlaczego? Angelina zapytała, nie rozumiejąc, trzymając kwiaty mocno przy sobie, jakby służyły jej za tarczę ochronną. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Angelina, zaskakując samą siebie, zgodziła się. Oferta, którą złożył jej Valentino, była niesamowita. Powiedział jej, że podróżuje po całym świecie i szuka utalentowanych młodych muzyków i piosenkarzy, aby zaoferować im pracę we Włoszech. Prawdziwa praca marzeń. Okazało się, że wielu klientów Valentino służyło teraz w najlepszych operach na świecie. La Scala, La Fenice, San Carlo. Angelina była po prostu oszołomiona takimi perspektywami. Śpiewać na scenie La Scali? Czegoś takiego nie mogła sobie wyobrazić nawet w najśmielszych snach. Ale mimo to bała się zaufać mężczyźnie, którego prawie nie znała. Tak po prostu. Co musiałabym zrobić? Ostrożnie zapytała. Po prostu podpisz kontrakt, a zabiorę cię do Włoch na przesłuchanie. Oczywiście pokryję wszystkie koszty utrzymania, wizy i przelotu. Nie martw się. A tam, jeśli spodobasz się kierownictwu, a jestem pewien, że tak, zawrą z tobą oficjalny kontrakt. Co ty z tego będziesz miała? Angelina wyjaśniła.
Dostanę porządną prowizję od teatru za sprowadzenie im takiego diamentu. Uśmiechnął się Valentino. Cóż, wszystko było w porządku. Działał jako agent, aby przedstawić przyszłą gwiazdę jej potencjalnym pracodawcom. Muszę pomyśleć i skonsultować się z moimi krewnymi, powiedziała w końcu Angelina. Chociaż tak bardzo chciała powiedzieć, tak, tak, zgadzam się. Daj mi swój kontrakt, podpiszę go natychmiast. Oczywiście, że tak. W każdym razie nie masz nic do stracenia. Dokładnie to powiedziała Angelina dziś wieczorem w domu. I tak nie mam nic do stracenia. Nawet jeśli się nie uda, pojadę do Włoch za czyjeś pieniądze. Co mi szkodzi? A jeśli to jakiś oszust? Mama potrząsnęła głową. A jeśli próbuje cię oszukać? Albo, nie daj Boże, okaże się zboczeńcem lub maniakiem? Jaki to ma sens? Angelina wzruszyła ramionami. Wydawać mnóstwo pieniędzy na wizy, bilety, jaki to miało sens? Nawet jeśli okaże się maniakiem. Nuciła. Możesz się mnie pozbyć tutaj, na miejscu. Mama aż sapnęła. O czym ty mówisz? Przecież trzeba dokładnie przeczytać umowę. Wtrącił się tata. Ale w sumie uważam, że to niesamowita okazja. To szansa, której nie można przegapić. Podobno Włosi to bardzo namiętni, romantyczni ludzie. Babcia powiedziała. Może nasza dziewczyna też znajdzie tam narzeczonego? Angelina przewróciła oczami. Cóż, babciu, wszystko zależy od tego, o czym mówisz. Nie potrzebuję żadnych stajennych, myślę tylko o pracy. Zgłosiła się na przesłuchanie do jednej z najlepszych oper na świecie. To było jak sen, jak bajka, jak spełnienie marzeń. Na początku Angelina nie mogła uwierzyć, że to jej się przytrafiło. Mogła nagle zatrzymać się na środku ulicy i śmiać się radośnie. Z zewnątrz musiała wyglądać na szaloną. Jednak sami Włosi byli dość ekspresyjnymi ludźmi. Trudno było zaskoczyć kogokolwiek tutaj pokazem szczerych emocji. Mimo, że Angelina na początku ledwo rozumiała włoski, a jej koledzy słabo mówili po angielsku, a jeszcze słabiej po polsku, porozumiewali się za pomocą języka migowego. Co najważniejsze, gdy chodziło o muzykę, rozumiały się półgębkiem. Niezwykły głos Angelini był podziwiany przez jej kierownictwo, kolegów i oczywiście publiczność. Do końca życia będzie pamiętać swój debiut na słynnej scenie operowej. Publiczność dosłownie obsypała ją miłością, kwiatami i brawami. Angelina stała się celebrytką, prawdziwą gwiazdą. Zapraszano ją na wywiady do różnych błyszczących magazynów i kanałów telewizyjnych. Nauczyła się mówić po włosku, uzależniła się od włoskiej kuchni, przyzwyczaiła się do klimatu i pokochała miejscową ludność za jej swobodne i wesołe usposobienie. Pieniądze płynęły do niej jak rzeka. Zarabiała więcej niż mogła kiedykolwiek wydać. Angelina wynajęła luksusowy apartament w pobliżu teatru. Kupiła samochód, podróżowała po całych Włoszech i Europie. Krótko mówiąc, to było życie w malinach. Jednak w życiu osobistym wciąż nie układało jej się najlepiej. I choć Angelina już dawno obiecała sobie, że nie ma mowy i nigdy się nie zakocha, to jednak czasami jej serce zaczyna zjadać taskę. Co jest ze mną nie tak? Często myślała. Nie jestem taka brzydka, po prostu nie jestem zbyt standardowa. Dlaczego wszyscy mają randki, a nikt nie zwraca na mnie uwagi? We Włoszech spotkała się jednak z dużym zainteresowaniem ze strony błyskotliwych i efektownych młodych mężczyzn. Na początku Angelina, ze względu na swój brak doświadczenia, brała uwagi tych przystojnych mężczyzn za dobrą monetę. Ale potem okazało się, że wszyscy byli klasycznymi, profesjonalnymi alfonsami. Otwarcie przedstawili swoje warunki i stawki. Angelina musiała ich wspierać i rozpieszczać, zabierać do restauracji i podróżować. Kupować drogie prezenty, modne ubrania, a oni w zamian zapewniali jej regularne życie seksualne, a nie samotny status w oczach innych. I zazdrość innych kobiet.
Kiedy Angelina usłyszała to po raz pierwszy, syknęła z oburzenia. Jak śmieli proponować jej takie świństwo? Okazało się, że było to na porządku dziennym. Każdy zarabiał na życie najlepiej, jak potrafił. A jej krewni dolewali oliwy do ognia. Pracując we włoskiej operze, Angelina nie mogła już często odwiedzać ojczyzny, ale była w stałym kontakcie z rodziną za pośrednictwem łącza wideo. I jeśli jej ojciec i matka jakoś trzymali się razem, jej babcia dosłownie bombardowała ją nietaktownymi pytaniami, lekkomyślnymi radami i życzeniami. Jak to jest na froncie osobistym, nie masz nikogo dla siebie? Dlaczego? Żaden Włoch się tobą nie interesuje? Pewnie nikogo do siebie nie dopuszczasz. Och, Angelina, o czym ty myślisz? Powinnaś myśleć o swojej rodzinie, dzieciach. Zegar tyka. Jaka kariera? Kariera nigdzie nie pójdzie, ale wtedy poród będzie za późno. Pewnego dnia, po wysłuchaniu napomnień babci, Angelina nie wytrzymała i wpadła w szał. No to zostanę singielką, co z tego, że samotną i w ogóle bez ludzi. Kupię sobie kota, jak będę samotna, to się nie zgubię. Człowiek nie może żyć sam. Babcia powiedziała z napomnieniem. Kto ci poda szklankę wody na starość? Wynajmę gosposie, odparła ponuro Angelina i zakończyła rozmowę. Rozumiała, że babcia się o nią martwi, ale było to tak natrętne i niegrzeczne, że po tych rozmowach Angelina miała zły humor przez cały dzień. I wtedy poznała Andrzeja. To był dzień, który Angelina zapamiętała do końca życia. Po kolejnej operze, w której śpiewała główną partię wokalną, Angelina udała się do garderoby. Zmyła makijaż, wzięła prysznic i przebrała się. Miała przed sobą dwa weekendy, które planowała spędzić nad morzem w Portofino. Było to jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejsc we Włoszech. Musiała zatrzymać się w domu, zabrać torbę podróżną i pojechać na lotnisko. Nie zdawała sobie sprawy, jak to się stało. Nagle na drodze znikąd pojawił się mężczyzna. Angelina gwałtownie zahamowała, ale i tak było już za późno. Rozległ się huk maski uderzającej o jezdnię, a potem huk ciała rozbijającego się na drodze. Boże, szepnęła Angelina. Nie, nie, to nie może się dziać naprawdę. Właśnie potrąciła człowieka. To było niewiarygodne. Wokół samochodu natychmiast zebrał się tłum. Wyraziści Włosi przewracali oczami, wznosili ręce do nieba, przekładali dłonie do serca, potrząsali głowami, krzyczeli coś i wskazywali Angelinę palcami. Bardzo bała się wyjść na zewnątrz. Bała się, że tłum ją rozszarpie. Otworzyła drzwi i wysiadła z samochodu, bojąc się spojrzeć na ciało. Uniosła rękę w ostrzeżeniu i powiedziała donośnym głosem po włosku: uspokój się, proszę. Zadzwonię na policję i po karetkę. Jakież było jej zdziwienie, gdy ciało syknęło i wydukało mieszaniną łamanego włoskiego i polskiego: żadnej policji, nic mi nie jest. Z jękiem Angelina pochyliła się nad ofiarą, nie mogąc powstrzymać westchnienia ulgi. Żyje, przynajmniej żyje. To nie ona jest zabójcą. Zabiorę cię do lekarza, wybełkotała nieskładnie. Wybacz mi, na litość boską. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu cię nie zauważyłam. Boże, masz szczęście, że żyjesz, jeden, nie martw się, zwrócę ci wszystkie koszty leczenia. Wow, zdziwił się poszkodowany, patrząc na nią zdumionymi oczami. Mówisz po polsku. Angelina spojrzała mu w oczy i zrozumiała, że się zgubiła. Za pół godziny siedzieli razem przy stoliku jej ulubionej restauracji i rozmawiali tak, jakby znali się od 100 lat. Mężczyzna miał na imię Andrzej. Przyjechał do Włoch jako turysta. Był też niezwykle przystojny, niczym ożywiony bóg z rzymskiej mitologii. Kręcone blond loki, zmysłowe usta, zgrabny profil, jasno-niebieskie oczy. Przez chwilę Angelina przyłapała się na tym, że nie słucha tego, co mówi. Obserwowała tylko sposób, w jaki poruszały się jego usta. To był hipnotyzujący widok.
szczerze go podziwiała. W końcu Andrzej cofnął się, zauważając zapewne, że jej myśli błądzą daleko od tematu rozmowy. Przepraszam, odezwałem się. Nie jesteś zainteresowana? Bardzo zainteresowany przytaknęła. Zupełnie zapomniała o czasie, o spóźnieniu na lotnisko. Nie potrzebowała już odpoczynku w Portofino. Tak długo, jak nowy znajomy będzie siedział naprzeciwko niej i z nią rozmawiał. Ale wszystko, co dobre, prędzej czy później się kończy. Andrzej zerknął na zegarek, po czym oprzytomniał. Cholera, totalnie się rozgadałem, przepraszam. W porządku, Angelina powiedziała z westchnieniem, zdając sobie sprawę, że bajka się kończy, a magiczny wieczór dobiega końca. Kelner przyniósł rachunek, Andrzej uparł się, że zapłaci za nich oboje. Po serii nachalnych Alfonsów, którzy uważali, że Angelina powinna płacić za wszystkie ich przyjemności, było to szczególnie miłe. Andrzej nie wiedział jednak, że była bogata. W ogóle jej nie poznał. Nie interesował się operą i nie rozpoznał w dziewczynie słynnej śpiewaczki. Wyszli razem z restauracji i niepewnie stanęli naprzeciwko siebie. Może teraz powinni byli się pożegnać i pójść w swoją stronę? Angelina, smutno mi było myśleć o tym wcześniej, ale Andrzej nagle zapytał, często jeździsz do rodzinnego kraju? Nie bardzo, dlaczego? Odpowiedziała. Po prostu jutro wieczorem wracam do domu, chciałabym się jeszcze zobaczyć. Jej serce podskoczyło z radości. Zobaczyć? Angelina zapytała ponownie. Andrzej skinął głową. No tak, było bardzo ciekawie. Chciałbym porozmawiać o wielu rzeczach. Zostaw mi swój numer telefonu, poprosiła Angelina. Jak będę w Polsce, to zadzwonię. I tak zaczął się ich romans, w który nie sposób było uwierzyć. Gdyby miesiąc temu ktoś powiedział Angelinie, że zakocha się w oszałamiająco przystojnym mężczyźnie, za nic w świecie by w to nie uwierzyła. Ale fakt pozostawał faktem. Andrzej zakochał się w niej, nie wiedząc, że jest bogata i sławna. Był nią zainteresowany, a nie jej pieniędzmi czy sławą. Po miesiącu delikatnych i romantycznych zalotów oświadczył się. Angelina nie wahała się ani chwili. Kiedy jej kontrakt z włoskim teatrem dobiegł końca, nie przedłużyła go. Teraz zamierzała budować swoje życie w domu z ukochanym mężem. Każdy teatr operowy powitałby taką gwiazdę. Angelina przedstawiła narzeczonego rodzicom i babci. Mama i tata byli trochę nieufni wobec przyszłego zięcia. Nagła namiętność wydała im się tak dziwna, że wyglądało to trochę podejrzanie. Nie zrozum mnie źle, córko, zmieszana, powiedziała jej później matka. Andrzej, taki bystry, przystojny, młody mężczyzna. Och, jestem brzydka, prawda? Przerwała jej nagle Angelina. To chciałaś mi powiedzieć? Mama była zakłopotana. Nie, oczywiście, że nie. To i tak wydaje się trochę dziwne. Dziękuję, mamo, że we mnie wierzysz. Z uczuciem powiedziała Angelina. Nawet nie myślisz, że można zakochać się w swojej córce. Ale babcia była szczęśliwa. Jej marzenia w końcu się spełniały. Jej wnuczka znalazła przystojnego pana młodego, data ślubu została już ustalona, a potem będzie szczęśliwa ze swoimi prawnukami. 2 miesiące przed ślubem Angelina podsłuchała rozmowę Andrzeja przez telefon. Miała wyjść w interesach, ale zapomniała torebki i wróciła po nią do domu. Stojąc w drzwiach, usłyszała głos Andrzeja. Rozmawiał z kimś. Głos pana młodego był szorstki i poirytowany, w przeciwieństwie do jego zwykłego miękkiego i łagodnego tonu. Tak odezwał się Andrzej, muszę się pospieszyć, ślub tuż, tuż. Wiesz, że nie wytrzymam długo z taką żoną. Zamarła i słuchała uważniej. Serce biło jej jak oszalałe. To musiało być natychmiast śmiertelne, oczywiście, bez szans na ucieczkę. I że trucizna nie mogła zostać wykryta w jego organizmie. Sam powiedziałeś, że miałeś atak, żeby wyglądało to na zawał i tak dalej.
Żaden patolog nigdy by się do tego nie przyczepił. Angelina oparła się plecami o ścianę i zadrżała. Co Andrzej przed chwilą powiedział? Trucizna śmiertelna, zawał? Jasne, zapłacę, ile każesz. Kontynuował w międzyczasie jej narzeczony. Pieniądze nie będą problemem. Kiedy moja noga umrze, będę prawdziwym bogaczem. Umrze? Angelina nie wierzyła własnym uszom. Czy on mówił o niej? Ale dlaczego? Dlaczego? Mam dość odgrywania przed nią zakochanego idioty. Za każdym razem staram się ją pocałować. Patrzę na nią i myślę, Boże, chciałabym, żebyś nie żył, żebym mogła zgarnąć wszystkie twoje pieniądze. Angelina była chora z obrzydzenia. A więc cała miłość Andrzeja, oszustwo? Bezczelne, cyniczne, podłe kłamstwo? Wszystko po to, by ją poślubić, a potem wysłać na tamten świat i przejąć cały jej majątek. Co za podły, niski człowiek. Jak mogła mu wierzyć? Przecież mama i tata mieli rację. Była głupcem, głupcem, wierząc w jego miłość. Gorzkie łzy spłynęły jej po policzkach. Angelina, zatykając usta dłonią, aby nie szlochać głośno, wybiegła przez drzwi. Nie wiedziała jeszcze, co zrobi z tą informacją, ale jedno było pewne, pod żadnym pozorem Andrzej nie mógł jej odkryć. Musiał myśleć, że ona nadal nic nie wie, wierzy mu i jest w błogiej nieświadomości. Andrzej od dziecka nienawidził bogatych. Tych, którzy mieli wszystko, a on nic. Wychowywał się w sierocińcu, ale zawsze wiedział, że czeka go wspaniała przyszłość. Nie zamierzał spędzić życia w jakimś biurze, biurowym planktonie. Andrzej wiedział, że jest stworzony do czegoś więcej. Nie wiedział, kim byli jego rodzice, ale odziedziczył po nich efektowny i efektywny wygląd. Zawsze pociągały go kobiety i to te starsze, w jego wieku. Andrzej wiedział, że musi znaleźć sobie bogatą żonę, a po jej śmierci posiąść jej majątek i cieszyć się nim. Był nawet gotów ożenić się ze staruszką. Ale milionerzy z jakiegoś powodu nie spieszyli się, by zaproponować mu legalne małżeństwo. Owszem, wielu z nich schlebiała obecność przystojnego młodego kochanka, ale żadna z nich nie robiła żadnych poważnych planów w związku z nim. I to było niewypowiedzianie irytujące. I wtedy Andrzej przeczytał artykuł w czasopiśmie o śpiewaczce operowej Angelinie. Intuicja podpowiedziała mu, to jest to. Łatwo było uwieść tę niedoświadczoną idiotkę, bo była naiwna i łatwowierna. Musiał wydać pieniądze na bilety do Włoch, a następnie pojechać do teatru, w którym pracowała, poczekać, aż wyjdzie i rzucić się niepostrzeżenie pod koła jej samochodu. Plan zadziałał perfekcyjnie. Głupiec uwierzył, że go uderzyła, ona się zdenerwowała, zaproponowała, że zabierze go do lekarza, a on od razu wykorzystał swoje wdzięki, więc jedli razem kolację w restauracji. Andrzej od razu wiedział, że ona się unosi, patrząc tylko na niego. Łatwo było ją uwieść. Pięknie ją podrywał, prawił komplementy, dawał prezenty, żeby niczego nie podejrzewała, a sam wydawał pieniądze. Angelina była w końcu przekonana, że był bezinteresownym i szczerym mężczyzną, który nie był zainteresowany jej fortuną, ale kochał ją za jej serce i duszę. Śmiała się w głos, co za frajerka. Czy widziała siebie w lustrze? Kto mógłby ją pokochać tak po prostu? Zwłaszcza ktoś tak przystojny jak on. Andrzej wymusił to tak szybko, jak tylko mógł. Mimo to czuł, że sprawy toczą się zbyt wolno. Uroczystość zaślubin trwała 3 miesiące. Wystarczyłaby zwykła ceremonia zaślubin, bez gości i świadków. Byłoby o wiele szybciej. Ale Angelina była uparta. Chciała, żeby to było prawdziwe. Biała suknia z welonem, limuzyna, gołębie, szampan, goście. Aptekarz, którego znał, obiecał mu niezawodne lekarstwo. Truciznę, która była praktycznie niewykrywalna w ciele martwego człowieka. Z zewnątrz musiało to wyglądać tak, jakby doszło do zawału serca.
Andrzej zamierzał użyć trucizny niedługo po ślubie. Przygotowywał się już do publicznego odegrania roli pogrążonego w smutku wdowca. Szlochał i opowiadał we wszystkich wywiadach, jak on i Angelina się kochali i jak przedwcześnie odeszła z tego świata. A potem nagle Angelina gwałtownie się zmieniła, stała się zamyślona i milcząca. Na wszystkie jego pełne niepokoju pytania odpowiadała, że to naturalna nerwowość wszystkich panien młodych przed ślubem. A potem nagle spakowała się i wyjechała do Włoch. Mam pewne sprawy w teatrze, wyjaśniła. Załatwię je wszystkie i wrócę, nie nudzić się tu beze mnie. Nie martw się, Andrzej, wszystko załatwię przed ślubem. Z pewnością nie miał zamiaru się nudzić. Wręcz przeciwnie, ten czas przed ślubem był dla niego wytchnieniem. Nie musiał już udawać szaleńczo zakochanego, mógł się zrelaksować i przez chwilę nacieszyć sobą. Kilka tygodni temu poznał niesamowitą dziewczynę w nocnym klubie. Podeszła do niego i poprosiła, żeby postawił jej koktajl. Andrzej spojrzał na nią i od razu się zakochał. Cienka talia, wysokie piersi, bujne biodra, wodospad jedwabistych, złotych włosów. Pulchne, szkarłatne usta, wyraziste oczy. Była boginią, nie dziewczyną. Mam na imię Sylwia, przedstawiła się. Andrzej miał wrażenie, że ona nie mówi, tylko mruczy. Miała taki hipnotyzujący głos. Zakochał się jak uczniak. Choć oczywiście nie mógł nie zauważyć, że Sylwia chciała od niego tylko pieniędzy. Bezwstydnie błagała o prezenty, biżuterię, markowe ciuchy, modne torebki, domagała się, by zabierał ją do drogich klubów i restauracji. Andrzej spełniał jej zachcianki, wydawał ostatnie pieniądze, licząc na duży zarobek. Dlaczego się ze mną nie ożenisz? Dąsała się kapryśnie. Ożenię się, na pewno się z nią ożenię. Obiecał. Ale nie teraz, później, najpierw zajmę się innymi sprawami. Znam twoje sprawy, powiedziała pewnego dnia Sylwia. Ożenisz się ze swoim straszydłem. To nie potrwa długo, przysiągł Andrzej. Tak musi być, później się zorientujesz. Bądź jeszcze trochę cierpliwy. Najważniejsze, żebyś nigdy nie wpadł Angelinie w oko. Nie możesz pozwolić, żeby się dowiedziała. Jeśli będziesz posłuszny, wkrótce będziemy razem szczęśliwi. Gdzie umieścisz Angelinę? Zapytała z niedowierzaniem. To nie ma znaczenia, to mój problem. Po prostu mi zaufaj. A teraz, kiedy nadszedł dzień ślubu, Angelina zadzwoniła dzień wcześniej i powiedziała, że przyjedzie prosto do Urzędu Stanu Cywilnego, że wszystko jest w porządku. I nagle coś poszło nie tak. Andrzej zmęczył się wybieraniem nieodebranego telefonu narzeczonej. Powinni już być zaproszeni na salę weselną. Nagle Andrzejowi wydało się, że widzi w tłumie twarz Sylwii. Niemożliwe, skąd ona się tu wzięła? Ze złością złapał dziewczynę za ramię i odciągnął na bok, sycząc gniewnie, co ty tu robisz? Po co tu przyszłaś? Zgadzamy się we wszystkim. Sylwia uśmiechnęła się. Nie domyślasz się, kochanie? Czego mam się domyślać? Nie możesz mi powiedzieć wprost, o co chodzi z tymi wszystkimi tajemnicami i szpiegowskimi gierkami? Oczyściła gardło i odezwała się głośno, zwracając na siebie uwagę. Był sobie kiedyś przystojny, ale biedny chłopak, Andrzej. Bardzo chciał mieć dużo pieniędzy. Nie chciał jednak pracować, więc próbował zdobyć pieniądze w inny, łatwiejszy i przyjemniejszy sposób. Na przykład przez łóżka bogatych kobiet. O czym ty mówisz? Wyszeptał przez zaciśnięte zęby i złapał ją za rękę. Zamknij się, Sylwia nonszalancko wyrwała mu rękę. Trzymaj temperament na wodzy, kochanie. Powiedziała i kontynuowała. Aż pewnego dnia Andrzej poznał Angelinę. Bogatą, naiwną i brzydką. Okazała się łatwym łupem. Wystarczyło upozorować niby przypadkowe potrącenie, a dziewczyna zakochała się w nieszczęsnym, rannym chłopaku. Andrzejowi zrobiło się zimno. O czym ona mówi?
Skąd wiedziała o upozorowanym wypadku? Przecież nikomu o tym nie mówił. Zaczął się ich burzliwy romans. Tak burzliwy, że Andrzej szybko oświadczył się Angelinie. Nie mógł się doczekać, kiedy dostanie w swoje ręce jej pieniądze. Ale Andrzej nie zamierzał żyć długo i szczęśliwie. Znalazł specjalistę od trucizn, który szybko wysłał jego żonę w zaświaty. Goście słuchali ze zdumieniem. Andrzej poczuł, że ziemia osuwa mu się spod nóg. Zamknij się! Zażądał natychmiast. Rozejrzał się po wszystkich obecnych zdumionym wzrokiem. Ona to wszystko wymyśla ze złości, z zazdrości. Ona kłamie. Może i kłamie. Sylwia uśmiechnęła się. Ale nie mam żadnego nagrania rozmowy z farmaceutą. Twój telefon jest na podsłuchu od lat. I uwierz mi, jest na nim mnóstwo materiałów. Andrzej oblał się zimnym potem. Podsłuch? Angelina musiała się domyślić. Co za suka? Ale skąd Sylwia o tym wie? Blefujesz, powiedział niepewnie, patrząc na dziewczynę, którą kiedyś myślał, że kocha. Wściekła, że mnie nie zdobyłaś. Niech mnie Bóg broni przed takim skarbem. Sylwia zaśmiała się gorzko. Jednego żałuję, powinnam była cię przygwoździć jeszcze we Włoszech, kiedy rzuciłeś mi się pod samochód. Andrzej myślał, że źle usłyszał. Co przed twój samochód? Ale zaraz, co to ma wspólnego z tobą? Mój głos zdradziecko drżał i trzaskał. Przecież Angelina tam była. Sylwia potrząsnęła głową, patrząc na niego niemal żałośnie. Nadal tego nie rozgryzłeś, głuptasie? To tylko pokazuje, że nie potrafisz kochać nikogo poza sobą. Nie kochałeś tej biednej dziewczyny, Angelini. Ale Sylwii też nie kochałeś, raz nie mógł zrozumieć, że to ta sama dziewczyna. Andrzej myślał, że powoli popada w obłęd. Niemożliwe! Mruknął osłupiały. Może powiedziała Sylwia głosem Angelini. Kochający mężczyzna rozpoznałby mnie w tysiącu drobiazgów. Mimice, gestach. Nawet nie zmieniłam zbytnio głosu, mówiłam tylko o ton niżej, a już byłam dla ciebie zupełnie nierozpoznawalna. Ale twoja twarz... Prawie pisnął. Nie jesteś taka, gdzie masz uszy, nos i okulary. A włosy Angelini są innego koloru. W końcu jesteś nieodwracalną idiotką. Sylwia, aka Angelina, westchnęła z wyrzutem. Poleciałam za granicę i zrobiłam sobie kilka operacji plastycznych. Tanio nie było, ale warto było, żebyś wyszła na prostą. Mam dość bycia szarą myszką. W końcu jestem dziewczyną z opery i mam przed sobą szczęśliwą przyszłość. Goście szemrali, zszokowani tym, co usłyszeli. W tym momencie drzwi do sali weselnej otworzyły się i para młoda została zaproszona do środka. Angelina potrząsnęła przecząco głową. Dziękuję, panienko, nie bierzemy ślubu. Urzędniczka zatrzepotała rzęsami. Ale jak to? Zmieni pani zdanie? Czas i tak należy do was, a wszystko jest opłacone. Angelina ponownie pewnie potrząsnęła głową. Nie, nie zmienimy zdania. Ślubu nie będzie. Nagle wyczerpana upadła prosto na podłogę, zakryła twarz dłońmi i rozpłakała się. Oczywiście Andrzej został natychmiast aresztowany. Co dziwne, Angelina nie czuła radości, a przynajmniej banalnego poczucia satysfakcji. Czuła gorycz i pustkę po tym, co się stało. W dniu, w którym poznała straszną prawdę i wybiegła na ulicę jak wariatka, nie chciała w ogóle żyć. Po co? Walenie w skroniach. Po co to wszystko, skoro nikt mnie nie chce? Kiedy nawet najbliższa i najdroższa osoba, jak się okazuje, skrycie marzy o mojej śmierci. Po co żyć, skoro nikt mnie nie kocha? Przez głowę przemknęła jej tchórzliwa myśl, by rzucić się na podjazd i zakończyć to wszystko raz na zawsze. Ale coś ją powstrzymało. Żal jej było mamy i taty, babci,
a poza tym nie było pewne, czy samochód od razu ją potrąci. Mogłaby zostać kaleką na całe życie, a to jeszcze gorzej. Teraz przynajmniej wciąż ma swój biznes, swoją muzykę. I nikt nie może jej tego odebrać. A miłość nie potrzebowała żadnej miłości, Angelina widziała to po raz enty. Przeszła operację plastyczną we Włoszech. Nawiązała tam wiele przydatnych kontaktów i polecono jej najlepsze kliniki z najlepszymi lekarzami. Natychmiast poinformowała rodziców o swoim planie, aby nie wzbudzać niepotrzebnej paniki na weselu. Tata, dowiedziawszy się o podstępnych planach nieudanego zięcia, dosłownie wzdrygnął się i rzucił: tak, uduszę go własnymi rękami. Krzyczał: jak on śmie planować morderstwo mojej córki? Jak go udusisz, pójdziesz siedzieć. Matka z westchnieniem potrząsnęła głową. Nie, zamiast tego wsadźmy łajdaka do więzienia. Jeśli chodzi o babcię, była zaskakująco entuzjastycznie nastawiona do pomysłu operacji plastycznej. Będziesz prawdziwą pięknością, powiedziała swojej wnuczce. I będą normalni zalotnicy. Mama Angeliny nie mogła już tego znieść i dosłownie wpadła w szał. Dość! Krzyknęła. Odkąd była małą dziewczynką, ciągle mówiłaś o tym, jak trudno będzie jej znaleźć zalotnika. Zawsze sugerowałeś jej niefortunny wygląd. Nie możesz tego robić. Uroda nie jest jedyną rzeczą, która się liczy. A za mąż pójście nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Babcia była zmieszana i mamrotała z zażenowaniem, że chciała dobrze. I że życzy swojej wnuczce tylko szczęścia. Nie wróciła jednak do tematu małżeństwa. We włoskiej klinice Angelina przeszła korektę oczu, nosa i uszu. Reszta była już tylko efektem wizyt w salonach piękności. Nowa fryzura, kolor włosów, soczewki zamiast okularów, odpowiedni makijaż. I oto była lśniąca piękność, od której nie można było oderwać wzroku. Zawsze miała dobrą figurę, po prostu ubierała się szaro. Początkowo Angelina planowała rozkochać w sobie Andrzeja, by ten doświadczył prawdziwego bólu, tego samego, który czuła ona. Jednak w miarę obcowania z narzeczonym pod maską Sylwii, z każdym dniem coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że ten mężczyzna tak naprawdę nie kocha w życiu nikogo poza sobą. Myślała, że będzie jej trudno udawać przed nim inną dziewczynę. W rzeczywistości ta rola okazała się zaskakująco łatwa. Angelina była wręcz podekscytowana. Naprawdę chciała wsadzić tego łajdaka za kratki. Musiała tylko zebrać odpowiednią ilość dowodów i brudów. Na szczęście Andrzej okazał się bardzo gadatliwy i przez telefon powiedział mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Wtedy był już na podsłuchu, więc było tylko kwestią czasu, kiedy zaskoczę go na jego ślubie i będę podziwiać jego rozciągniętą twarz. I tak sprawiedliwości stało się zadość. Łobuz został aresztowany, a Angelina zaczęła myśleć o powrocie na scenę. Śpiewanie ją uspokajało, dawało spokój. Ale w jej sercu wciąż była chmura. To było tak, jakby Angelina straciła smak życia. Ale pewnego ciepłego letniego wieczoru spacerowała po parku, gdy nagle usłyszała, że ktoś woła jej imię. Odwróciła się. Wysoki, przystojny młody mężczyzna zbliżał się do niej. Jego twarz była boleśnie znajoma. W tym momencie do Angelini dotarło Stanisław. Sapnęła. To był naprawdę on, jej dawny kolega z klasy. Niewiele się zmienił, był tylko starszy i silniejszy. Ale nadal w jego rysach można było odgadnąć słodkiego i kochanego chłopca, jedynego przyjaciela, jakiego miała w latach szkolnych. Strasznie się cieszę, że cię widzę, powiedziała Angelina szczerze. Tak się cieszę, że cię widzę, odpowiedział uśmiechnięty od ucha do ucha. I nagle Angelina zawahała się. Czekaj, skąd wiedziałeś, że to ja? Jak to? Cóż, wszyscy zmieniliśmy się od czasów liceum, ale nie aż tak, żebym cię nie rozpoznał. Angelina potrząsnęła głową. Nie tylko się zmieniłam, bardzo się zmieniłam.
Nie zauważyłeś? Stanisław wzruszył ramionami. No, lepiej. Ładniejsza rozkwitła. Angelina nie wiedziała, czy płakać, czy się śmiać. Jeszcze lepiej? Stanisław, chyba żartujesz. Ale koleżanka ze szkoły wyglądała na bardzo zmieszaną i nie rozumiała, z czego jest niezadowolona. No tak, jeszcze lepiej, zawsze mi się podobałeś. Co tu dużo mówić, nie wierzyła własnym uszom. Stanisław westchnął ciężko, zbierając się na odwagę, po czym wydukał: polubiłem cię od pierwszego wejrzenia. Twój żywy i spontaniczny charakter, poczucie humoru, dobroć, szczery uśmiech. Każdego ranka biegłem do szkoły z radością, bo wiedziałem, że cię tam zobaczę. Gdybyś nie przyszedł do szkoły, gdybyś był chory lub cokolwiek innego, cały mój dzień byłby nieudany. Byłaś promieniem słońca w moim życiu. Angelina przełknęła kamień w gardle. Nigdy mi tego nie powiedziałeś. Stanisław uśmiechnął się z niedowierzaniem. Wielu rzeczy ci nie powiedziałem. Byłem nieśmiały, na przykład o czymś innym? Zapytała Angelina. Na przykład o tym, że około 6 klasy zdałam sobie sprawę, że się w tobie zakochałam, a ty byłeś kimś więcej niż tylko moim przyjacielem. Ale nie zauważyłaś mojej sympatii. Angelina potrząsnęła głową, oniemiała. Ale Stanisławie, jak mogłeś zakochać się we mnie, w kimś takim? Co to za kobieta? Rozzłościł się. Angelina, ty nie wiesz, kim jesteś. Zawsze wymyślałaś bzdury, że jesteś brzydka, że masz nos i uszy. Tylko, że to wszystko bzdury. Dla mnie nigdy nie było, nie ma i nie będzie nikogo piękniejszego od ciebie, bo widzę twoje wewnętrzne światło, niepowtarzalne, wyjątkowe i to ono czyni cię najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Naprawdę nic we mnie nie dostrzegasz? Szepnęła Angelina, przyciskając dłonie do zarumienionych policzków. Spojrzał na jej twarz. Cóż, z wyjątkiem tego, że przestała nosić okulary. Angelina potrząsnęła głową. Miałam kilka operacji plastycznych. Dlaczego? Chłopak był zdumiony. Cóż, żeby być piękną? Angelina była zdezorientowana tym pytaniem. Nikt inny nie uważał mojego wyglądu za atrakcyjny. Stanisław westchnął. Angelina, ty już byłaś piękna. A ci ludzie, którzy nie zdołali tego dostrzec, są po prostu obcy i nieuważni. I tak naprawdę nic ich nie obchodzisz. Angelina uśmiechnęła się. A tobie zależy? Mnie tak. Stanisław skinął głową z powagą. Zawsze mi zależało. Nastąpiła niepauza. A ty masz dziewczynę? Angelina zapytała ostrożnie. Stanisław potrząsnął głową. Jestem sam. I gdybyś się zastanawiała, moje uczucia do ciebie nie zmieniły się od czasów szkolnych. Angelina prawie się zakrztusiła. Jest coś takiego? Chłopak westchnął. Zdarza się, niestety. I chciałbym o tobie zapomnieć, ale nie udało mi się to przez te wszystkie lata. Nie jesteś mężatką? Masz chłopaka? Zapytał ostrożnie. Angelina potrząsnęła głową. Jestem całkowicie samotna. No to może. Stanisław niepewnie przystąpił z nogi na nogę. Może wyjdziemy razem? Do kawiarni, kina czy teatru? Angelina skinęła głową i uśmiechając się, objęła go ramieniem. Chociaż nie mogli jeszcze przewidzieć, co się stanie, nie było sposobu, aby wiedzieć, jak rozwinie się ich związek. Czy przerodzi się w coś więcej niż tylko silną przyjaźń z dzieciństwa, czy też pozostaną dla siebie najlepszymi przyjaciółmi? Ale jedno Angelina wiedziała na pewno. Był jedynym mężczyzną na świecie, który ją kochał i doceniał za to, kim była. Nie miał dla niego znaczenia kształt jej nosa czy rozmiar uszu. Nie zauważył nawet różnicy po operacji plastycznej. Dla niego zawsze była Angeliną, którą znał od lat. A to oznacza, że w przyszłości nie będzie miało dla niego znaczenia,
czy jej włosy staną się siwe, pojawią się zmarszczki i inne zmiany związane z wiekiem. Zawsze będzie jego najlepszą, ulubioną, jedyną. A tylko takiej osobie można powierzyć swoje życie, lojalną przyjaźń i być może miłość.